Zdążyłam. Zdążyłaś. Dobry. Dzisiaj w mojej cukierni mam gościa, Magdę. Magda dzieli swój czas pomiędzy domem, dziećmi, pracą zawodową i jeszcze wiem, że prowadzisz vloga. To, co mi się bardzo podoba w twoich propozycjach, że robisz szybko, łatwo i smacznie. A jak z pieczeniem u ciebie? Uwielbiam, ale staram się też piec takie ciasta, gdzie przepisy właśnie mówią, że one są proste i szybkie. Baba Wielkanocna, to co dzisiaj będziemy wspólnie robić, może nie jest bardzo szybka w wykonaniu, ale jest prosta. Magda, przesiej mąkę. Jest to mąka typ 405. Robimy rozczyn z drożdży. Dwie łyżki cukru? Tak, myślę, że dwie takie czubate łyżki cukru będą ok. Ja w międzyczasie podgrzeję mleko. Podgrzewamy tak delikatnie, żeby nie było gorące. Mam wyparzoną cytrynę i pomarańcz. Może byś otarła skórki. Dobra. Połowę skórki otartej z pomarańczy będziemy potrzebować do lukru. Całą cytrynę i całą pomarańcz. Tak. O, zobacz, jak ładnie drożdże nam zaczęły już robić się płynne. Kto wyrabia ciasto, ja czy ty? Ty. Dobra. Ja mogę skończyć, bo uwielbiam ten finalny etap dociskania ciasta. Zawsze robiłem ciasto drożdżowe z babcią. No jej ciasto było najlepsze i ja nie potrafię takiego zrobić. I to musiało być wyrabiane ręcznie. To babcia nie wyobrażała sobie, żeby jakieś miksery, jakieś coś tam wymyślać. To ja może zacznę od zarobienia rozczynu. Rozczyn robię od razu w tej misce, w której robię ciasto, robię dołek, wlewam drożdże i mleko, dodam resztę mleka. I to jest coś, czego nie wiedziałam, bo ja zawsze robię zaczyn osobno w osobnej misce, a to jest bardzo praktyczne rozwiązanie, które maksymalnie ułatwi nam kulinarne życie. Zobacz, Magda, robię tak, że tylko część mąki wrobiłem, zostawiam to płynne i niech sobie już ten rozczyn tu wyrasta. Troszeczkę go cukrem nakarmiliśmy, tak że sobie szybciej działo. Nam zacznie pracować. Możemy tyle tej skórki, czy jeszcze? Jakbyś mogła z całej, bo to chodzi o ten aromat. Podobno, kiedy drożdże rosną, lubią ciszę i spokój i nie lubią, kiedy jest w domu kłótnia. Zatem zachowajmy ciszę. Rozczyn mamy gotowy. Odstawiamy go do wyrośnięcia. Teraz mamy chwilę przerwy. Przygotujemy resztę składników. Ty rozpuść masło. Do naszej baby potrzebujemy dość dużo żółtek i tylko 3 całe jajka. Odbiję żółtka. Płynne, ale nie gorące. Płynne, ale nie gorące, dokładnie. I co? Super, gotowe. Mamy gotowe? No. Dobra, to namocz proszę rodzynki. Dobra. I pokroj w drobną kostkę morele. Dobrze. A ja przygotuję jajka. Ubiję z cukrem. Jajka z żółtkami i z cukrem wanilinowym ubijam na puszystą masę. Dzisiaj użyjemy wanilinowego, nie waniliowego. Wygodnie, nie? Jeżeli mógłbym cię prosić, powoli dodawała, będziesz mi wszystkie składniki. To zaczniemy od szczypty soli. Stopniowo Czekaj. Dodajemy. Najpierw spróbuję tak, a potem będę wygarniać. Już? Tak, tak. Takim ciągłym strumieniem. Pachnie naprawdę przepięknie. I teraz co, bakalie? Tak, bardzo proszę, bakalie. Wszystkie? Tak. Tylko pamiętaj o tym, że połowę skórki z pomarańczy zostawiamy do lukru. No to rodzynki. Rodzynki i masełko. Uwaga na palce. No, nie powinno być gorące. Pokaż, pokaż. Jest idealne, jest Super. Idealne. Dobra, to teraz ja przez najbliższe 15 minut mam co robić. I co, nie sądzisz, że mikser ułatwiłby ci życie? Sądzę, że tak, ale przyzwyczajenie bierze górę, wiesz? Ja lubię czuć jednak to ciasto, jaką ono ma konsystencję, bo nie wiem, czy wiesz, że akurat przy cieście drożdżowym nie możemy się ściśle trzymać receptury i ilości mąki w recepturze. Trzeba czuć. Tak, bo to trzeba wyczuć. To ja teraz delikatnie nasmaruję tę formę masłem, a następnie przyprószę mąką. Powiesz mi mąkę stąd, tak? Zawodowo. Zawodowo. Tak jak to babcia mówiła, aż będziesz miał czyste ręce. Super. Mięciutkie, elastyczne. Teraz będzie wyrastać? Tak.
Teraz zostawiamy, żeby podwoiło swoją objętość. Potrzebujemy tą mąkę, żeby opruszyć miskę i wszystko, a przy okazji zrobimy foremkę. Jakbym cię mógł prosić, przykryj ściereczką. I co? No, już dobre, można robić. Można? No to co ja, czy ty? Wiesz co, weź mi to chlupnij na stolnicę, a ja bym z przyjemnością włożyła to ciasto do formy. Ale pachnie. No, powiedz mi, to teraz będzie jeszcze wyrastało w tej formie. Tak, wow. Jeszcze musi wygarować. Co zrobić? Wygarować. To jest takie fachowe określenie właśnie wyrastania ciasta. Jak długo teraz to powinno wyrastać? Poczekamy, aż gdzieś tak 3/4 formy ciasto wyrośnie. Dobra. Ja już włączę piekarnik. 180, 200? 180. Będziemy piekli na dolnej półce, bo babka jest dość wysoka, także... Termoobieg? Tym razem bez termoobiegu, tak. I czekamy. Znowu mamy chwilę przerwy. Wow, patrz, zobaczmy. Wyrosła nam ślicznie. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do... Ale pachnie. Super. Do 180 stopni. I pieczemy tak 50 minut do godziny. Ale pachnie wspaniale. Chodź, zajrzymy, bo może już jest dobre. Wiesz co, na moje oko już na pewno gotowe. No czas już też nam pokazał, że... O, zobacz, jak wyrosła. Piękna. Dobra, to uważaj, nie popatrz się. O, ale pachnie. Rewelacja. Dobra, odstawiamy do wystygnięcia. Niech sobie stygnie, za chwileczkę ją wyciągniemy z formy. Magda, wsypujemy cukier. Ja tak staram się troszeczkę zostawić dla bezpieczeństwa. Żeby ewentualnie jak dodam za dużo soku, żeby później móc ewentualnie jeszcze dosypać cukru. Wcisnąć. Proszę, potrzebujemy... Trochę, z 2-3 łyżki. I teraz dodaj tą otartą naszą skórkę, bo ten lukier nie będzie śnieżno-biały. Dzięki. Chyba dobry. Dobry. I pięknie pachnący. Pachnący. Myślę, że śmiało możemy ją wyjąć. Piękna jej okazała. To teraz mam pytanie, mogę polukrować? Jasne. Tak? Mówiłem, że tak będzie. Na koniec mi powie, nieważne kto zaczął, ważne kto skończył. A to ja się pociłem nad wyrabianiem tego ciasta. Jest pięknie wyrobione. Jest ślicznie. Nie krzycz, jak zrobię coś nie tak. Ja zawsze polewam z wierzchu. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy, żeby to ciasto nam wytrzymało co najmniej do drugiego dnia świąt, to polecam jednak pokryć całe, tak jak wspomniałaś, smarować, żeby pokryć lukrem całą babkę. Ona nie będzie może tak dekoracyjna, ale na pewno będzie zabezpieczona. Żeby ładnie wyglądało, to dalibyśmy kilka gałązek bukszpanu. Super z tym bukszpanem wygląda. Tak troszeczkę nadało charakter Wielkanocy. Wygląda imponująco, pachnie także wspaniale. Gratuluję! No, lukier już chyba zastygł. Może próbujemy? Koniecznie. Zaproście tę babę na wasze wielkanocne stoły, a po drugie głosujcie na nią. Jest pyszna. Musi wygrać. Ale sprawdźcie jeszcze inne przepisy wielkanocne na kuchni Lidla.